Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Są z nami dziś Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Taka wstępna uwaga z różnych względów, głównie z powodu, że pan prezes spieszy się do Kijowa na posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Konferencja potrwa dokładnie 30 minut, więc proszę o dyscyplinę w zadawaniu pytań, dyskusji i tak dalej. Dziś odbył się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy właśnie na świeżo, tuż po posiedzeniu. Zapadło kilka ważnych decyzji, o których nasi goście dziś opowiedzą. Panie prezesie, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedział pan Janusz Basała, dzisiaj mieliśmy zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym zapadło kilka, wydaje mi się, takich decyzji, o których powinniśmy Państwa poinformować. Dlatego zorganizowaliśmy po dzisiejszym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej konferencję. Zacznę od spraw, że tak powiem, najprostszych. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dzisiaj zdecydował, że mecze z Portugalią 11 października i z Włochami 14 października zostaną rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dzisiaj Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrywał, postanowił i zmienił regulaminy, jeżeli chodzi o Puchar Polski w sezonie 2018-2019. Jak doskonale wiecie, będzie faza ogólnopolska od 1.32. W 1.32 będą grały drużyny ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi i mistrzowie wojewódzkich związków piłki nożnej. Zmieniła się też koncepcja. Nie gramy meczów rewanżowych, będziemy grali tylko jeden mecz. Oczywiście według określonego klucza. Pierwszy wylosowany zespół jest gospodarzem meczu, natomiast jeżeli będzie różnica w klasie rozgrywkowej, to drużyna ze słabszej klasy rozgrywkowej. Zmieniły się też warunki finansowe i nie tylko. Otóż w tym roku zwycięzca Pucharu Polski za zwycięstwo otrzyma 3 miliony złotych, finalista 500 tysięcy złotych. Także po drodze nagrody dla wszystkich drużyn, które będą odpowiednio odpadały, też zwiększyła się pula nagród. Wprowadzamy w Pucharze Polskim w tym roku jedną też zasadniczą zmianę. W naszych rozgrywkach w Pucharze Polskim na boisku musi przebywać przez 90 minut w każdej drużynie jeden zawodnik młodzieżowiec. Czyli jest to nowum i podobnie jak gra trzecia liga, jak gra druga liga, jak gra pierwsza liga, w Pucharze Polskim też będzie musiał na boisku przebywać przez 90 minut zawodnik, jeden zawodnik młodzieżowiec. Zmieniliśmy dzisiaj także na szczeblu centralnym wiek juniora. W centralnej lidze juniorów od następnego sezonu mamy trzy centralne ligi juniorów: U15, U17 i U18. Zawodnicy, że tak powiem, z kategorii A1, to jest zawodnicy, którzy w roku zakończenia rozgrywek muszą mieć 18 lat. Uważamy, że na szczeblu centralnym po 18 roku życia zawodnik musi już, i to bardzo szybko, przechodzić do piłki dorosłej, do piłki, gdzie jest zupełnie inna rywalizacja, inny poziom przygotowania, inny poziom, że tak powiem, motoryczny. To są rzeczy, które żeśmy dzisiaj ustalili. Oczywiście zmieniliśmy także sprawę dotyczącą Pro Junior System, która właśnie wychodzi z tego Pucharu Polski, wychodzi z wielu innych kwestii, wam zaraz to wyjaśnię. Otóż przekazaliśmy środki, które do tej pory były skierowane na ekstraklasę, na trzecią ligę. Dzisiaj Pro Junior System będzie obowiązał w trzeciej lidze, mamy w drugiej lidze i mamy w pierwszej lidze. W trzeciej lidze na każdą grupę trzecioligową oczywiście będzie przeznaczony milion złotych według taryfy, że pierwsza drużyna będzie otrzymywała, która wygra Pro Junior System, 400 tysięcy złotych, druga 300, trzecia 200 i czwarta 100 tysięcy złotych. Jest to szalony zaszczyt, jeżeli chodzi o piłkę na poziomie trzecioligowym, gdzie właściwie zaczyna się ta podstawowa rywalizacja. Gdyż no 400 tysięcy złotych to, można powiedzieć, jest prawie budżet niektórych drużyn trzecioligowych. Wchodząc w cały ten system, chcieliśmy jak gdyby zakończyć pewien etap reform na tym szczeblu. Zmieniliśmy też system ekwiwalentów za piłkarzy od 12 do 21 lat, którzy nie mają kontraktów. Prawda? Do tej pory był zupełnie inny system, był 9, 23, były propozycje złożenia kontraktu, ta cyfra i jakość, ilość pieniędzy za ekwiwalent zmieniała się w związku z tym, czy klub zawodnikowi złożył jakąś ofertę, nie złożył. Natomiast od w ogóle tego odeszli. Dzisiaj mamy jasny, przejrzysty system. Od 12 roku życia, ekwiwalent obowiązuje od 12 roku życia do
21 roku życia. W pierwszych trzech latach, 12, 13, 14, roczny ekwiwalent za zawodnika to jest 500 zł. I potem są mnożniki. Jeżeli zawodnik idzie do drużyny ekstraklasy, to jest to mnożnik razy 6. Jeżeli idzie do drużyny pierwszoligowej, to ten mnożnik wynosi 3. Na poziomie trzeciej ligi jest na poziomie 0. Jeżeli idzie gdzieś niżej, to jest to minus 50% i tak dalej. I tak dalej. Tak jak powiedziałem, 12-14 lat to jest 500 zł. Chyba potem jest 15, 16, 17 jest 2000 w skali roku. I 18, 19, 21 to jest 3000 zł. Także jest przelicznik jasny, czysty. Dotyczy to tylko właśnie zawodników bez kontraktu, czyli zawodników takich, najwięcej tych zawodników, którzy chcieliby się swobodnie przemieszczać z klubu do klubu, a w dniu dzisiejszym nie mieli takiej możliwości, bo ten przelicznik był, że tak powiem, zaporowy. To spowodowało, że od dzisiaj możemy powiedzieć, mam jakiś taki strategiczny plan, który gdzieś tam obowiązuje od spodu aż do góry. Czyli zacznijmy, że od wieku 16 do 12 lat są akademie prywatne, jest nasza Akademia Polskiego Związku Piłki Nożnej, Akademia Młodych Orłów, gdzie można się doszkalać, gdzie można przyjeżdżać na korepetycje, gdzie nie ma przynależności klubowej. Są akademie piłkarskie klubów, ale one wszystkie funkcjonują w zasadzie komercyjnej w Polsce. 99% funkcjonuje w zasadzie komercyjnej, a koszty tego ponoszą rodzice. W związku z tym nie było absolutnie potrzeby, żeby był jakikolwiek ekwiwalent za zawodników, czy chłopców, czy dzieci od 9 do 12 lat. W wieku 12 lat kończy się, że tak powiem, Akademia Młodych Orłów, kończą się, że tak powiem, przygody z piłką. Akademia zaczyna się pewien proces już szkoleniowy. Zrobiliśmy i zmieniliśmy reprezentacje wojewódzkie. Od następnego sezonu reprezentacje wojewódzkie będą grały w roczniku U13 i U14, czyli będą dwie reprezentacje województwa, to no taka pierwsza selekcja na poziomie U13, U14. W U15 mamy już Centralną Ligę Juniorów, U17 mamy Centralną Ligę Juniorów, U18 mamy ostatni etap Centralnej Ligi Juniorów i to jest zakończenie, że tak powiem, pewnego schematu kształtowania piłkarzy, którzy są jeszcze w wieku dziecięcym, młodzieżowym, dorastającym. Od 18 roku życia uważamy, że ci, którzy są utalentowani, ci, którzy mają możliwości grania, powinni już być, że tak powiem, skierowani do piłki dojrzałej, do piłki dorosłej, natomiast pozostali, że tak powiem, będą dalej uprawiali przygodę z piłką. Co jeszcze wam nie powiedziałem, co na dzisiejszym spotkaniu Centralna Liga Juniorów, warunki... Zmieniliśmy także, dzisiaj podjęliśmy także bardzo ważną decyzję, jeśli chodzi o warunki licencyjne dotyczące klubów pierwszej ligi, klubów drugiej ligi i klubów wchodzących do ekstraklasy. Otóż od sezonu 19-20, kluby, które wchodzą do ekstraklasy, muszą mieć minima licencyjne, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli muszą mieć stadion na 4,5 tysiąca, muszą mieć podgrzewaną płytę i muszą mieć światła. Nie będzie okresu, że tak powiem, dostosowania się, czyli chcemy, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę, że mają czas na to, żeby dostosować infrastrukturę w swoim mieście, a te wymagania aż za duże nie są na dzień dzisiejszy, bo jak widzicie 4,5 tysiąca podgrzewana płyta i sztuczne światła. I to będzie, że tak powiem, decydujące, jeżeli chodzi o poziom infrastrukturalny klubu. I chcemy uniknąć takich przypadków, jak się zdarzyło dzisiaj piłkarzom Sandecji, którzy w sposób sportowy, fajny wywalczyli awans, a potem ponieśli konsekwencje, można powiedzieć, tego awansu, że nie mogli przez rok grać w swoim klubie. Czyli chcemy, żeby było jakieś myślenie bardziej pozytywne, strategiczne, konkretne i żeby było jakieś kreatywne myślenie, że jak chcemy mieć dobrą drużynę, no to musimy zdawać sobie sprawę, że musimy mieć jakieś minimalne warunki do tego, żeby z tą drużyną grać w piłkę nożną. Jeżeli chcemy zaprosić jakąś operę do mojego miasta, no to muszę mieć jakąś scenę, prawda, żeby ta opera na tej scenie mogła zagrać. Czyli te warunki licencyjne, jeżeli chodzi o podstawowe, są bardzo, bardzo, nie są za bardzo wymagające, natomiast na pewno spowodują, że kluby zaczną się temu bardziej przyglądać. Zresztą analizowaliśmy cały przypadek. Dzisiaj w pierwszej lidze to ponad 10 klubów ma podgrzewaną płytę i nie będą musieli się do tego dostosować. Kto chce walczyć o awans do ekstraklasy, musi wiedzieć, że musi być na tego typu wydatek przygotowany. Panie sekretarzu, zapomniałem o czymś? Nie, no myślę, że wszystko. Tylko ten obowiązek, że w pierwszej lidze od sezonu 2020-2021 musi być obowiązek podgrzewanej płyty dla każdego z klubów. Tak, no to się właśnie
O tym mówili. Wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo ważne decyzje, bo i decyzja dotycząca Pro Junior System, Centralnej Ligi Juniorów, Pucharu Polski, to się gdzieś tam wszystko łapie w jakąś jedną całość i wydaje mi się, że dzisiaj mamy jakiś taki spójny, mocny schemat dotyczący całego, że tak powiem, tego środowiska od piłki dziecięcej do samego końca. Przede wszystkim mamy systemy motywacyjne, prawda, bo dzisiaj ktokolwiek, kluby trzecioligowe, drugoligowe, jest tutaj wielki postęp, jeżeli chodzi o ilość młodzieży, która gra w tych rozgrywkach. Natomiast chcielibyśmy, żeby tej młodzieży było jak najwięcej. Jesteśmy krajem, gdzie jest najwięcej szkółek prywatnych, zorganizowanych, akademii, w klubach i tak dalej. No gdzieś ta młodzież musi grać. My jako Polski Związek Piłki Nożnej nie możemy żadnemu klubowi w żaden sposób nakazać wystawiania młodzieży, natomiast możemy stworzyć mechanizmy, które spowodują, że klub, jeżeli ma jakąś strategię rozwoju poprzez wykorzystanie młodych piłkarzy, no to może liczyć też na dodatkowe, że tak powiem, apanaże, dodatkowe fundusze czy dodatkowe nagrody ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.